Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii Horoskopy. Ale tym razem w drugim horoskopie miłosnym, który będę omawiała dla raka, lwa i panny. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, z jakim ogromnym tutaj entuzjazmem i też dużą radością został on przyjęty. Zatem śpieszę Wam tutaj naprzeciw i czynię kolejny horoskop miłosny dla tych trzech wspomnianych przed chwilą przeze mnie znaków zodiaku na miesiąc czerwiec roku 2018. Zatem być może ten horoskop miłosny będzie kontynuowany, poza oczywiście horoskopem ogólnym, który ta sfera uczuciowa jest jak najbardziej wspomniana. A tutaj chciałabym się ukierunkować właśnie stricte na uczucia. Zatem moi drodzy, kim ja jestem? Jestem tarocistką Angiatis, pracuję przy pomocy kart tarota, wspieram się numerologią w swoich prognozach. Karty anielskie nie są również mi obce i przesłania anielskie w tych ogólnych horoskopach również są przeze mnie dla Was wyciągane na konkretny miesiąc. Zatem horoskop plus przesłanie anielskie. Tutaj mamy w tym przypadku horoskop miłosny, czy też na uczucia. I teraz tak, będę włączała tutaj kamerkę i zobaczę, jak to wygląda w podglądzie. Czyli trzeba tu włączyć i to troszeczkę do góry przesuniemy, tak. O, no dobrze. No to zaczynamy, moi drodzy. Horoskop miłosny dla raka. Horoskop miłosny dla raka. Rak. Uczucia na czerwiec roku 2018. Rak. Rak. Co też tym raczkom tutaj się pokaże? Rak. 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 Uczucia w czerwcu 2018. Uczucia. Uczucia. Już patrzymy tutaj. To wygląda i teraz patrzymy tak. Na dzień dobry, karta wyjściowa, przez co jest to, co w tym wszystkim nam przeszkadza, również kwestie tutaj te, które nam pomagają, to, co jest nieuniknione i karta wynikowa. Są i dobre, i złe wiadomości, ale po kolei, moi drodzy. Ja to troszkę może dam do góry, tutaj, żebyście widzieli. Karta wyjściowa, siódemka buław. Siódemka buław mówi o tym, tak jakbyście albo się przekonywali do kogoś, albo chcieli ponownie zaufać. Być może niektóre raki są po jakichś trudnych przejściach i teraz mają małą wiarę w to, że jest ktoś normalny, że jest ktoś mi przeznaczony, czy ja w ogóle mam szansę na to, aby stworzyć jakiś normalny, zdrowy związek. Mam też pokazane tutaj, że historia przeszłościowa ma wpływ na to zdarzenie. Buławowa działa na to. Co to może dla każdego z Was oznaczać? Dla osób, które gdzieś tam są w stanie wolnym na tę chwilę, nie są w związkach małżeńskich, może to oznaczać, że trafialiście na osoby, które nie były gotowe na relacje, bądź były osobami zajętymi, które z góry tak jakby były skazywane te znajomości, czy też te relacje na niepowodzenie, że ktoś nie do końca był uczciwy wobec siebie, a być może wobec Was również. Dla osób w związkach może to też oznaczać, że jesteście w jakiejś takiej relacji, z której wiecie, że na tą chwilę nie jesteście gotowi wyjść, ale też wiecie, że to nie jest przyszłościowe, stąd tutaj jest to takie bicie się z emocjami. Tutaj ta karta ze spójnością według tych trzech może mówić o tym, że zbyt dużo jakby Was tutaj łączy, żeby odejść od tego, co mam, żeby zacząć życie na nowo i tkwicie w czymś, co nie do końca jest szyte na waszą miarę. I teraz tak, aby zreasumować to wszystko i podpowiedzieć dla każdego z Was, osoby, które gdzieś tam się pokłóciły w relacjach partnerskich, karty pokazują tak, dajcie sobie szansę, a zostawcie to, co było za Wami, pielęgnujcie to i twórzcie na nowo.
Osoby, które są w związkach, również dajcie sobie szansę na to, aby przeszłość, czy też przeszłe zdarzenie nie rysowało Wam tutaj dalszych kroków na tu i teraz. I to dotyczy również i ze strony męskiej, jak i ze strony damskiej. Zatem w czerwcu uczucia dla raków, co mogę wnieść? Poczucie dyskomfortu, tego czy dane Wam jest, może zostać minięte, gdy pozwolicie sobie na to uczucie, odejdziecie od starych schematów i będziecie szli z nową jakością w tejże sferze. Również te osoby, które gdzieś tam tkwią w starych związkach, które gdzieś tam nie do końca są Wam odpowiadające, zarzućcie to. Dajcie sobie szansę na to, żeby zostawić, co jest dla Was trudne, abyście mogli być szczęśliwi w innej formie związku. Taka jest historia. Jeżeli mówimy o kwestiach ewentualnych poznawania kogoś na relację dłuższą, czy też osoby, które spod znaku raka czekają na tą informację, czy pojawi się ktoś, owszem, dla panów. Mam tu pokazane, że panowie, którzy gdzieś tam szukają jakiejś nowej relacji, partnerki, mam wrażenie, że tutaj ta historia się może realizować. Możecie poznać kobietę, która będzie miała, czy też będzie miała możliwość pozostania Waszą partnerką życiową, żoną. Taka jest historia. Żeby panie mogły cieszyć się historią uczuciową, one tym bardziej winny skupić się na tym, aby posprzątały sobie historie z przeszłości, nie tkwiły w tych historiach poprzednich. To, co jest nieuniknione, zostaw to za sobą, idź jako nowa ja, dosłownie tak. Zatem tak to wygląda dla raków. Mam nadzieję, że te informacje są dla Was konkretne, rzeczowe i będziecie wiedzieli, w którą stronę podążać. No to teraz, co tam dla lwa się pokaże w horoskopie. Lew i horoskop. Lew i horoskop miłosny, na uczucia na czerwiec. Dla lwa. Co tam w horoskopie będzie? Co karty chcą Wam przekazać na uczucia miłości w czerwcu 2018? Na co możecie się przygotować? Lew, czerwiec, miłość 2018 roku. Już patrzymy. Jak jest na dzień dobry? Co tutaj jest przeszkadzającego. I teraz tak, karta kochanków może wnosić to, że niektóre lwy idą dwutorowo, to znaczy mają kogoś plus no, dwie osoby jednocześnie, bądź gdzieś tam flirtują, romansują. I te lwy tutaj, aby mogły czuć się usatysfakcjonowane z tej relacji, dlaczego to się dzieje, bo nie odeszły od tego, co jest tutaj. Karty są bardzo mądre w swoich przekazach. To, co Wam pomoże, zakończenie tych historii, bo nie widzicie tego, że uwalniając się tak naprawdę zyskujecie. I teraz tak, lwy, które są w relacjach, nazwijmy to romansowych, które gdzieś tam idą dwutorowo, mają ogromną szansę na to, aby zakończyć ten styl życia, dać sobie szansę i zauważyć swój potencjał, to, że Wy jesteście wartościowi i nie musicie w tą stronę podążać. Nie musicie siebie okłamywać, ale też żyć w tak zwanym podwójnym życiu. I teraz tak, osoby, które szukają partnera, partnerkę na życie, karty też pokazują w dwójce, w kochanków jest to wybór. Będziesz miał, będziesz miała wybór. I karty też pokazują tutaj, żeby wyzwolić się od jakiegoś obrazu osoby, która rzutuje na wybory tu i teraz. Bo to powoduje, że nie odeszliście od tego obrazu, należy go zakończyć, dać sobie szansę patrzeć troszeczkę inaczej niż to się dzieje. I teraz tak, jeżeli mówimy o lwach, które są w relacjach partnerskich, nie wchodźcie
w romanse. Ten czerwiec nie jest korzystny dla Was. Ten romans, nim się zacznie, to i tak się zakończy. Te, które nie są w romansach, rzecz jasna, tak? Te lwy, które szukają partnerów, mam pokazane tutaj w kartach na czerwiec jako dużą transformację Was niż odnalezienie kogoś konkretnego. Mam tutaj jakieś zaproszenia, możliwe kontakty, ale nic na zasadzie finalnego odnalezienia właściwej osoby. Trzeba też sobie tutaj posprzątać te kwestie emocjonalne, ale też i wizerunkowo w głowie, bo karty to bardzo mocno tutaj zaznaczają dla lwów. Zatem panowie, którzy szukają partnerki na życie, to ci zajęci gdzieś tam tkwiący w relacjach, a chcielibyście coś innego, to nie idźcie dwutorowo, bo to nie jest dobre dla Was. Mam też pokazane, że panowie, którzy będą wybierali spośród dwóch, aby wybrali kobietę, która jest zupełnie inna od tej poprzedniej, żeby ten rys charakterologiczny nie rzutował też na przyszłość. Panie, które szukają partnerów w czerwcu, mam pokazane, żebyście zakończyły tutaj model poszukiwania. To jest to samo, co przy panach, tak? Czyli czasem mi się podobają bruneci, typ macho, zastanówcie się nad innym rodzajem charakterologicznym, wyglądowym, popatrzcie na serce, na wnętrze, niekoniecznie na wygląd. Bo jest szansa na to, nie widzicie tego, co macie przed sobą, jaki macie potencjał, aby móc cieszyć się satysfakcjonującą Was relacją partnerską. Jeżeli mówimy o osobach, które gdzieś tam są homoseksualne, to jeżeli ja mówię szukamy pana, szukamy pani, to dla Was jest to samo. Ja tego nie rozgraniczam, też tak z kartami jestem umówiona. Dla mnie to nie jest temat tabu, zatem poruszajcie się i słuchajcie swobodnie moich tutaj prognoz również i dla Was. Zatem dla lwa nie mam zdefiniowanej osoby stricte nowej, raczej szanse, możliwości, ale i też praca nad Wami samymi. Zatem taka jest tu podpowiedź dla Was. I teraz tak, horoskop miłosny dla panny, horoskop miłosny dla panny. Horoskop miłosny dla panny. Panna i horoskop miłosny. Na czerwiec roku 2018. Horoskop miłosny dla panny na czerwiec. Panna na czerwiec. Horoskop miłosny. Jak to będzie wyglądało? Okej, i teraz tak. Panna, karta wyjściowa. O, już było ta karta wyjściowa w którymś ze znaków zodiaku. Dla panny mam dobre wiadomości, ale będzie troszkę pracy trzeba, aby to dobro się zrealizowało, wdrożyć, ale jest to możliwe. Za chwilkę przejdę do rzeczy. Karta ciężkości. Niektóre panny być może już długi czas są w małym komfortowo położeniu, jeżeli mówimy o kwestii uczuć. Jakaś ciężkość, jakieś przytłoczenie. Być może jesteście długo samotni i już ten stan Wam uwiera. Może kiedyś to było z wyboru, a teraz jest to na zasadzie konieczność, tak? Dlaczego tak się dzieje? Karty też pokazują, drogie panny, żebyście sprecyzowały model Waszego wyboru. To, jak chcecie, aby związek wyglądał. Z czym jest dla Was satysfakcjonująca relacja partnerska, długofalowa, żebyście określili coś dla siebie. Żebyście również siebie zaznaczyli jako osobę wartościową w tym związku. Karty pokazują, że macie szansę na poznanie kogoś do relacji partnerskiej albo na jakimś festynie, albo na jakimś zgrupowaniu. W każdym razie karta gwiazdy mówi o festynach, okolicznościach, ale również w grupie osób gdzieś tam znanych w branży. Waszej branży, tak? A dla każdego z nas grupa znana w danej branży będzie jakby inaczej się definiowała. W każdym coś takiego. Możliwy jest sukces, abyście znaleźli tą osobę właściwą,
tutaj, ale będzie trzeba tutaj troszeczkę się bardziej postarać. Karta Rydwanu mówi o tym, że to się może zadziać bardzo szybko przy Waszych działaniach, ale również może to się okazać również tak, że ta osoba będzie poza miejscem Waszego zamieszkania, bo Rydwan też mówi o odległościach, tak? I teraz tak, osoby, które szukają partnera, partnerki, jest to możliwe, abyście znaleźli tą właściwą osobę. Trzeba wyjść z domu, jakieś spotkania, zgrupowania, festyny, imprezy, być może coś integracyjnego, bo karta gwiazdy bardzo często mówi o jakichś festynach, dużej grupie ludzi, skupisku ludzi danej branży również, często są to jakieś integracyjne historie. I teraz tak, dla pań i panów jednocześnie, ale panie zwłaszcza powinny tutaj zwrócić uwagę na to, że integracyjna część to jest jedna sprawa, ale nie łączcie uczuć stricte z waszym miejscem pracy. To jest ważne. Integracyjność, może mówić, no tak, ale jak jest spotkanie integracyjne, to pewnie jest to w kwestiach zawodowych, czasem jest to między firmami. W każdym razie, jeżeli wy pracujecie w jednej firmie, w jednym pokoju, to tego nie łączcie. Jeżeli ta osoba, załóżmy, jest w jednej firmie, ale na przykład w innym pomieszczeniu, nie widzicie się naocznie cały czas, to możecie w tym kierunku podążać. Pamiętajcie, bo karty pokazują, nie łącz pracy z przyjemnością, ale tu chodzi o to, żeby to było gdzieś tam troszeczkę w odległości, tak? Czasem jest tak, że ciągle ze sobą pracujemy, patrzymy na siebie, rozmawiamy, no i to nie do końca jest wskazany rys. Jeżeli mówimy o osobach w związku spod znaku panny, to tutaj karty pokazują, żebyście wy również określili, czego potrzebujecie, jakie macie tutaj ewentualnie pragnienia w relacji, ale wam też jest potrzebna podróż. Wyjedźcie gdzieś razem, żeby to was wzmocniło. Jeśli macie dzieci, zostawcie u babci, dziadka, a wyjedźcie tylko we dwoje, to was powinno wzmocnić. Zatem tak to widzę ja. Mam nadzieję, że te horoskopy tutaj są dla was jasne, konkretne, czytelne. Staram się je omawiać z każdej możliwej strony i dla osób samotnych, i dla w związku, i w małżeństwie, tak żeby te historie dla każdego były, żeby każdy z was coś dla siebie wyciągnął. Zatem ja wam na tą chwilkę dziękuję. Z niektórymi się widzimy zapewne w tym horoskopie ogólnym, z niektórymi za miesiąc, ale również chciałabym was zaprosić na mojego Instagrama, gdzie tam widzicie parę rzeczy od kuchni. Wcześniej są zapowiedzi tych nowości, niespodzianek. Chciałabym was również zaprosić do tego, abyście zasubskrybowali mój kanał, na to, aby się on też tu mógł rozwijać i jakby ta pomoc, czy też te informacje trafiały do większej liczby osób, a jeżeli pozostawicie tam na dole po sobie ślad, ja bardzo często, choć serduszko wam zostawiam, że czytałam, widziałam, jak najbardziej zauważam wasze informacje, czy też wasze komentarze. Również możecie rozejrzeć się na moim kanale, bo nie tylko horoskopy, wasze pytania, moje odpowiedzi, daję wam możliwość uzyskania odpowiedzi, gdzie wysyłacie formą SMS. Na dole jest wszystko w opisie, również postaram się wam tutaj gdzieś dać w proponowanych tutaj playlistę do waszych pytań, moich odpowiedzi. Nauka tarota również, numerologia również, magia, rytuały również. Zatem rozgoście się, każdy z was coś dla siebie tutaj, mam nadzieję, znajdzie. Zatem całuję i pa, pa!